Zaczynamy zestaw A. Ćwicz z nami i postępuj zgodnie z opisem. Do przeprowadzenia treningu będziecie potrzebowali trochę miejsca. Możecie ćwiczyć w domu lub na dworze. Przyda się mata, potrzebne będzie krzesło, kije do Nordic Walkingu albo inne kije oraz guma oporowa. Jeśli jej nie macie, wykorzystajcie do tego celu ciężki przedmiot, hantlę, butelkę z wodą albo inny odważnik. Namawiam Was do tego, abyście ćwiczyli na boso. Ubierzcie się w wygodny, niekrępujący ruchów strój i zaczynamy. Ustaw się wygodnie, stopy ustaw na szerokości bioder, napnij mięśnie brzucha, ściągnij łopatki. Zaczynam. Skręty głowy w lewo i w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wykonaj boczne skłony głowy. Lewe ucho przybliż do lewego ramienia, prawe do prawego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Rozgrzej część piersiową kręgosłupa. Zaokrąglij plecy i następnie ściągnij łopatki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wykonaj krążenia barkami w tył i w przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, w przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wykonaj boczne skłony tułowia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oprzyj ręce na biodrach, wykonaj krążenia biodrami. Ruch powinien być płynny, stopniowo zwiększ jego zakres. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmień kierunek. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz chwyć się czegoś stabilnego, na przykład krzesła. Zegnij nogę w kolanie, wykonaj krążenia na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Możesz to ćwiczenie wykonać bez podparcia, będzie trochę trudniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Chwyć się krzesła, zegnij nogę w kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zmień nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz wyjdź wysoko na palce, następnie opuść stopy na podłoże. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Stabilizacja części lędźwiowej kręgosłupa jest kluczowa dla Twojego bezpieczeństwa. W tym ćwiczeniu nauczę Cię, jak wykonywać to prawidłowo. Ustaw stopy równolegle. Lekko ugnij nogi w kolanach. Zepnij pośladki. Następnie podciągnij spojenie łonowe do splotu słonecznego, dociągając pępek do kręgosłupa. Staraj się objąć mięśniami brzucha cały brzuch. Napinaj ten brzuch bardzo mocno. Wytrzymaj 3 sekundy. Następnie rozluźnij na ułamek sekundy i napnij ponownie na 3 sekundy. Czym mocniej będziesz napinał, tym bardziej będziesz stabilizował część lędźwiową kręgosłupa. Przysiad jest podstawowym ćwiczeniem na mięśnie ud i pośladków. Ustaw stopy równolegle. Zacznij zgięcie od stawu biodrowego. Dopiero potem dołącz kolana. Cały czas napinaj brzuch. Ręce możesz wystawić, aby utrzymać równowagę. Stopy powinny przez cały czas znajdować się całe na podłożu. Napnij brzuch. Wstań do pozycji wyjściowej. Cały czas koncentruj się na stabilnym tułowiu.
Zacznij ruch od zgięcia w stawie biodrowym. Kolana mogą trochę wyjść przed linię stóp. Wykonaj tak głęboki przysiad, jaki jesteś w stanie. Wstając, napinaj cały czas brzuch. Rozstaw stopy na szerokości bioder. Lekko ugnij nogi w kolanach, napnij pośladki i brzuch. Unieś ręce do boku, kciukami skierowanymi w górę. Teraz napnij z całej siły górną część pleców, prostując się i wypychając mostek do przodu. Ściągnij łopatki. Wytrzymaj 3 sekundy, lekko rozluźnij i powtórz. Ruch jest bardzo delikatny, ale napięcie powinno być maksymalne. Cały czas pamiętaj o napinaniu brzucha. W tym ćwiczeniu kluczowe będzie napinanie mięśni brzucha. Przejdź do klęku podpartego. Ręce rozstaw na szerokości ramion, a kolana na szerokości bioder. Wbij stopy w podłoże. Następnie napnij bardzo mocno brzuch. Unieś lewą nogę zgiętą w stawie kolanowym i odwieć ją na zewnątrz. Stabilizuj brzuchem. Wytrzymaj 3 sekundy, rozluźnij. Powtórz na tą samą stronę. Czym dalej wysuniesz zgięte kolano do boku, tym mocniej napniesz mięśnie brzucha. Staraj się cały czas utrzymać równowagę. Nie przesadzaj z wysuwaniem nogi na zewnątrz. Ćwiczenie powtórzysz na drugą nogę. Ustaw stopy na szerokości bioder. Weź kij do ręki. Ruch zacznij od zgięcia w stawie biodrowym, wypychając biodra w tył. Wypychaj biodra najdalej jak potrafisz. Schodź kijem poniżej kolana. Kręgosłup musi być wyprostowany i zastabilizowany brzuchem. Zacznij ruch powrotny. Koncentruj się na napinaniu mięśni ud i pośladków. Jeżeli to ćwiczenie wykonujesz z kijem, jest dla Ciebie za łatwe, weź do ręki coś cięższego, na przykład odważnik, butelkę z wodą albo sztangę. Pamiętaj, aby cały czas napinać mięśnie brzucha i koncentrować się na pionowym prowadzeniu ciężaru w dół. Gdy wstajesz do góry, kręgosłup ma pozostać w naturalnych krzywiznach. Koncentruj się na napinaniu tyłu uda i pośladków. Chwyć kij nachwytem na szerokości ramion. Napnij mięśnie brzucha i pleców. Ugnij do siebie, napnij. Wypnij przed siebie, napnij mięśnie. Ugnij ramiona, napnij mięśnie. Wyprostuj, napnij mięśnie. Ściągnij, znów napnij. Wypchnij do góry, napnij mięśnie. Ściągnij do siebie, wypchnij przed siebie. Przyciągnij, opuść w dół. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Do ćwiczenia wykorzystaj krzesło. Usiądź na jego krawędzi. Włóż delikatnie ręce pod uda. Następnie wyjedź biodrami poza obręb krzesła. Uginając ręce w stawie łokciowym, zejdź w dół. Napnij brzuch i wyjdź do góry. Siłę nacisku na ręce kontroluj nogami. Łokcie staraj się kierować w tył. Napinaj mocno ramiona. Brzuch cały czas kontroluje tłów. Po skończonym ćwiczeniu wróć na krzesło.
Mam nadzieję, że trening był udany i sprawił Ci przyjemność. Pamiętaj, aby po treningu wykonać rozciąganie. W każdej pozycji wytrzymaj przez 10 sekund. Rozciągnij plecy. Podejdź do krzesła, oprzyj dłonie na oparciu, ruch rozpocznij od zgięcia w stawie biodrowym, wypnij biodra w tył. Z wydechem zejdź głęboko do dołu, lekko uwinąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wróć kocim grzbietem. Rozciąganie odcinka piersiowego kręgosłupa. Przejdź do klęku podpartego. Dłonie ustaw w linii barków, kolana na szerokości bioder. Lewą ręką sięgnij głęboko pod tułów. Przytrzymaj chwilę. Następnie unieś rękę do góry. Rozciąg. Ponownie w dół. Przytrzymaj. Unieś do góry. Rozciąg. Zmień rękę. Prawą ręką sięgnij głęboko pod tułów. Przytrzymaj. Unieś prawą rękę do góry. Rozciąg. Sięgnij w dół. Unieś do góry. Rozciąg. Teraz wstań. Rozciągnij tylną taśmę. Ustaw lewą stopę na pięcie. Palce unieś wysoko do góry. Rozpocznij ruch od zgięcia w stawie biodrowym. Wypchnij biodra w tył. Pochyl tułów do przodu. Głowa jest naturalnym przedłużeniem kręgosłupa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wykonaj powtórzenie na drugą stronę. Prawą piętę postaw na podłożu. Unieś palce wysoko do góry. Rozpocznij ruch od zgięcia w stawie biodrowym. Wypchnij biodra w tył. Pochyl tułów do przodu. Głowa jest naturalnym przedłużeniem kręgosłupa. Poczuj rozciąganie w łydce, udzie i pośladku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oprzyj stopę na siedzisku krzesła. Postaw ją na pięcie. Unieś palce wysoko do góry. Rozpocznij ruch od zgięcia w stawie biodrowym. Wypnij biodra w tył. Pochyl wyprostowane plecy do przodu. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zmień nogę. Postaw stopę na pięcie. Unieś palce wysoko do góry. Rozpocznij ruch od zgięcia w stawie biodrowym. Wypnij biodra w tył. Pochyl proste plecy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na koniec rozciągania wyreguluj oddech. Zrób pięć głębokich wdechów. Powietrze nabieraj nosem. Wydech wykonaj ustami, zaokrąglając plecy. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. To już koniec rozciągania.